Cześć, dzień dobry, z tej strony Marcin Korczyk, Pan Tabletka. Eee, pan Tabletka, czyli gość, który opowiada o tym, co robi, żeby tabletki nie były potrzebne. Czy możemy powiedzieć, że jajko jest naturalną multiwitaminą? Czy jest skarbnicą witamin, minerałów i dobrze przyswajalnego białka? Tak, oczywiście. Eee, czy, czy, czy jedzenie zbyt dużych ilości jajek podnosi nam cholesterol? Czy w ogóle jedzenie jajek wpływa negatywnie na, na lipidogram? Eee, o tym będziemy zaraz mówić, o lipidogramie powiem na samym końcu, także zapraszam, zostań z nami do końca. Zacznijmy od tego, czy... Jajka są dobrym źródłem witamin i minerałów. Eee, tak. Możemy powiedzieć, że tak, oczywiście. Białka zawierają pełne spektrum witamin z grupy B, zawierają duże ilości witaminy D, duże w porównaniu do innych produktów spożywczych. Zawierają żelazo, zawierają selen, zawierają holinę. To, to są wszystko składniki, które mają wpływ na działanie układu nerwowego, na e, działanie układu odpornościowego. Połączenie żelaza z witaminą B12 z kwasem foliowym jest również połączeniem, które będzie wspierało układ krwiotwórczy. Każde jajko zawiera około 6, 7, 8 gram białka o bardzo dobrym profilu aminokwasowym. Zawiera te aminokwasy egzogenne, których organizm nie produkuje, a które my musimy sobie dostarczać. Więc na obecność jajek w diecie powinni zwrócić uwagę szczególnie wegetarianie, osoby, które jedzą niewielkie ilości mięsa. One będą doskonale uzupełniały dietę właśnie o te składniki. Czy jedzenie jajek może być niebezpieczne? Bardzo długo krążyły takie, takie mity, no teraz możemy powiedzieć, że mity, że jajka bardzo mocno podnoszą cholesterol. W tym momencie uznaje się, że jedzenie jednego jajka dziennie, szczególnie w formie ugotowanej albo na miękko, jest czymś, bezpiecznym, czymś, co będzie fajnie wspierać, urozmaicać naszą dietę. Nie, nie znaleziono powiązania między tym, że jedzenie jajek jakoś znacząco podnosi cholesterol. Oczywiście kluczowe jest to e, sposób, w jaki te jajka przyrządzamy i jak je jemy. E, bo jeśli będziemy jajko smażyć na boczku, będziemy jeść je dodatkowo z klepkiem, z masłem, z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych, no to to jajko w takiej potrawie, w takiej otoczce, w takim anturażu będzie nam podnosiło w długiej perspektywie cholesterol będzie nam negatywnie wpływało na lipidogram. Więc kluczowe jest to, jak je jemy, gotowane na pewno będzie wartościowym produktem. Po więcej informacji na temat zdrowego wpływu jajek na naszą dietę zapraszam na Twoje zdrowie RM24. Pozdrawiam Marcin Korczyk, pan tabletka.